Dobry wieczór, szanowni państwo, kochani moi. Co się dowiedziałem? Aż włosy dęba mnie stanęli. Co ja się dowiedziałem? Bardzo źle. Że Deutsche Bank, tak jak nasz bank, przypuśćmy polski, już pada. Niemcy nadrukowali marki w Anglii, po cichu, Merkel. A już euro zaraz padnie, nie będzie euro. I szanowni państwo, kochani moi, nie lokujcie złotówek w złotówkach naszych, ale lepiej w dolarach, w francuskich pieniążkach, w angielskich pieniążkach i tak dalej. Bo szanowni państwo, kochani moi, Niemcy już zaraz będą padnięte. Merkel i reszta ta mafia, Merkel, w Niemczech was oszukują. Okradają jak nie wiem co. I bardzo proszę was, nie lokujcie pieniędzy w euro, bo euro już zaraz nie będzie. Bo w Niemczech może być tak. Zaraz może być euro jest, a na drugi dzień euro nie ma. Nie ma. A później będziecie stratni. Tak jak kiedyś lokowaliście pieniążki bardzo, chcieliście lokować pieniążki w banku, ten co jest teraz ścigany u nas w Polsce i tak dalej. Lokowaliście dużo pieniążki. Nie ma tego banku. Całkowicie już. I co wy tam, jakieś komisje, nie komisje, to nic nie pomoże dla was. Tak samo i tu. Wycofujcie pieniążki z euro. Jak macie jakieś waluty w euro, pozbywajcie się ich. Czym prędzej. W złotówkach możecie kupować za nasze pieniądze do Polski przyjechać i sprzedawać do banków. Możecie kupować funty we Francji. Możecie kupować, lokować w angielskich pieniążkach. Możecie w dolarach, bo dolar był i będzie i nie przepadnie. A euro to już zaraz nie będzie euro. W 2018 roku i 2019 zaraz przepadnie całkowicie euro z tego powodu, że euro już coraz to mniejsze jest. Nie warto nawet, żeby było na ścianie. Zaraz zobaczycie, szanowni państwo, że w bankach naszych zginą napisy euro. Bo z tego powodu, że tam pracują same kanciarze i tak dalej. I one sobie do kieszeni tylko nachapali, a później wymieniają na lepsze pieniążki, tak jak mówiłem, na marki, na franki, na inne pieniążki zagraniczne, a nie lokują w euro. Nie lokują. Ja to mówię dla was całą prawdę i mam nadzieję, że mnie że to posłuchacie i czym prędzej pójdziecie do banków, wszyscy, cała Polska, i oddacie do banków euro. A weźmiecie pieniążki, złotówki, nasze, polskie, lub marki możecie, lub najlepiej to w dolarach. Bo dolar nigdy nie przepadnie. Był, jest i pozostanie dolar. Najlepiej pieniążki, jak chcecie to mieć do śmierci, żeby coś kupywać, poza granicami. Nawet wam powiem, na Białorusi, jak będziecie mieć dolary, wszystko kupicie. I paliwo, i żywność, wszystko kupicie.
ubranie, co chcecie, możecie kupić. A euro już, zaraz to, co ja podkreślę, o, grubą kreską i pokażę do kamery, że tego już zaraz nie będzie. To będzie tak, o, jak ja teraz robiłem, o, to tak będzie. Że nie będzie na ścianach wisieć, że euro, a już nie będzie euro. I nie będzie waluty tej nawet. Bo już przepada to. I nie lekujcie. Jeszcze przepraszam, że ja powiem tutaj obraźliwym słowem powiem tutaj, że powiem, że ale nie będą obrażać nikogo, bo nie chcą obrażać, ale powiem tak, euro zdechnie. Inaczej przepadnie. Nie będzie. Bo wiedzą, że te euro to było tylko lepiej dla oka, powiem tak. Tak jak ja, że było długopis ten, teraz jest, przypuśćmy, cały tusz, ja kupuję jego, a za chwilkę ja wezmę, piszę, nie ma tuszu. I mnie sklepowa oszukała. Ja zachodzę, mówię, proszę pani, tu ten długopis nie pisze, zobaczy pani. A ona mówi, bo pan wypisał. Ja mówię, jak ja wypisał? Jak ja przez chwilę u pani tylko wziąłem do ręki. A ona mówi, bo pan wypisał. Tak samo i to. Będziecie oszukani, okantowani i was wygwizdzie euro. A inaczej zrobi, przepraszam bardzo, że brzydko powiem, balona. Balona zrobi, jak nie wiem. Unia Europejska to jest najgorsza. Unia Europejska zaraz nie będzie. Padnie. Padnie ona. 2018-19 i nie będzie. Do maja 2019 roku padnie i nie będzie tej Unii. Jak Unia padnie, nie ma euro. Merkel pojechała do Anglii, nadrukowała po cichutku sobie więcej pieniążków marki i Niemcy będą stali. Będą mieli pieniądze swoje własne. A na resztę państwo będą łożyć, co? Lachę na was. Przyjdziecie po marki. Dawajcie pieniążki. A będą tyle kosztować, Merkel powie. Aż. I Merkel będzie brała za marki w co? W dolarach. Będzie brała od was. Za mareczki. I Niemcy staną na nogi, bo jeżeli wy będziecie biedne, to wy będziecie jechać z dolarami, kupywać nie wiadomo co, gdzie, a jak będziecie, nie dolarami, tylko naszymi polskimi pieniędzmi, żeby zdobyć marki, a wtedy ona powie, a dolary masz? Nie masz? Do widzenia. Masz dolary? Dawaj. Ile chcę, ja sprzedam tobie marek? Ile chcę, ja sprzedam tobie? Możesz kupować u nas marki. Proszę bardzo, idź do banku i kupuj. Nie dajcie się okantować dla Unii Europejskiej. Będzie głosowanie i zobaczycie, w 2019 roku Unii nie będzie. Jak wejdą te znowu lewaki, te oszukańcy, kłamcy, Unia Europejska od razu taki pada. I nie będzie tego euro. Jak padnie Unia Europejska, to padnie i euro. Czym prędzej, na zakończenie chcę powiedzieć jeszcze was, przed nowym rokiem ustawiajcie się po cichu w bankach i wymieniajcie na angielskie pieniądze, kupujcie niemieckie pieniądze, a najlepiej, jeszcze raz powiem wam, kupować dolary. Dolar był, będzie i na wiek wieków pozostanie. Nie będziecie oszukani, nie będziecie okantowani, bo Ameryka was nie okantuje, bo nie padnie i
Tam jest dolar wieczny. Wieczny dolar. To wiek wieków, amen będzie dolar. I czym prędzej, jeszcze raz mówię wam, do banków i te euro, ciu, róbcie, żeby pozbyliście się. Ile macie w domu euro, bierzcie, czy w torby, czy w portfele, do banków, czy w Białymstoku, czy w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Krakowie, gdzie wy mieszkacie, gdzie chcecie sobie, możecie to zrobić. I proszę, za euro dać mi, przypuśćmy, tyle wyliczyć, przeliczyć, ile dolarów będzie, ile dolar jeden kosztuje i przeliczyć. I proszę bardzo, na dolary chcę. A wtedy dolar będziecie mieć, czy w domu, czy na koncie swoim będziecie mieć, to będziecie bogaci, będziecie panami, nie będziecie żebrakami, ale będziecie panami, będziecie chodzić i na tą Unię złodziejską, bandycką, jak tak powiem, będziecie łożyć lachę. Będziecie już nic z nimi nie będziecie mieć do czynienia. I chcę jeszcze złożyć na nowy rok zdrowia, szczęścia, pomocności i szczęśliwego nowego Bożego roku 2019. Szczęść Boże dla was. Dobrze powiedziałem. Super.